Nie ma obaw o to, czy sektor bankowy sobie poradzi, skomentował korzystne dla Frankowiczów orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego profesor Jacek Jastrzębski. Jednocześnie zaznaczył, że koszt tego rozstrzygnięcia będzie duży zarówno dla sektora bankowego, jak i całej polskiej gospodarki. Sue orzekł, że konsumenci mają prawo domagać się od banków rekompensat, jeśli umowy kredytowe zawierały nieuczciwe klauzule i zostały uznane za nieważne. Takiego prawa nie mają z kolei banki. Sędziowie podzielili tym samym opinię Rzecznika Generalnego CUE, korzystną dla osób, które wzięły kredyty we frankach szwajcarskich i rozstrzygnęli spór, czy bankom, czy frankowiczom należeć się będzie opłata za korzystanie z kapitału. Nie można dopuścić do tego, aby banki czerpały korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, stwierdzili sędziowie. Wzmożone kontrole żywności w sklepach zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus. Chodzi o weryfikację prawidłowego oznakowania produktów, w tym m.in. miejsca ich wytworzenia. Kontrole mają dotyczyć przede wszystkim handlu wielkopowierzchniowego, dodał minister. W tej chwili do Polski wpływa coraz więcej owoców z różnych stron świata. Chcemy, by było to dokładnie skontrolowane. Zależy nam na tym, by sprawdzić, czy nie są to oszukane produkty, czy nie są metkowane, czy kraj pochodzenia na oznakowaniu jest odpowiedni, powiedział szef resortu. Rolnictwa. Minister zapowiedział także, że wzmożone kontrole mają być prowadzone z zaskoczenia, aby lepiej ustalić faktyczny stan oznakowania produktów. Liczba ofert pracy publikowanych w internecie w maju ponownie spadła, wynika z analizy Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Choć skala redukcji nie była duża, bo wyniosła 2,8 punktów w stosunku do kwietnia, to jednak spadek ten jest kolejnym potwierdzeniem negatywnej tendencji na rynku wakatów, trwającej już 12 miesiąc. Dodatkowo, jak podali eksperci, wskaźnik spadł poniżej 300 punktów, co ostatnio miało miejsce w sierpniu 2021 roku. Główną przyczyną tego jest schłodzenie gospodarki zarówno Krajowej, jak i ogólnoświatowej. Największe spadki notowano w zawodach wymagających zaawansowanych kwalifikacji, w tym w IT, badaniach i rozwoju oraz handlu internetowym. Liczba ofert pracy powoli zwiększa się natomiast w zawodach związanych z pracą fizyczną. Po dwóch tygodniach przerwy detaliczne ceny paliw znów spadają, a skala obniżki, zanotowana w przypadku oleju napędowego, może być dla kierowców miłym zaskoczeniem. Z najnowszego monitoringu Epetrol.pl wynika, że ogroż do poziomu 6,51 zł za litr potaniała benzyna 95 oktanowa. Od ubiegłego tygodnia pozostaje stabilna średnia ogólnopolska cena autogazu, która wynosi 2,92. Największa zmiana dotyczy oleju napędowego, który w porównaniu do wyników ostatniego notowania jest tańszy o 6 groszy i średnio kosztuje 6 zł. i 11 groszy za litr. Na paliwowej mapie Polski pozytywnie wyróżniają się Opolszczyzna oraz województwo Świętokrzyskie, gdzie najtaniej zatankujemy popularną 95 i diesla. Najdrożej zatankowanie zapłacimy natomiast na Kujawach i Pomorzu oraz na Lubelszczyźnie, a także na Dolnym Śląsku i w województwie zachodniopomorskim. Europejski Bank Centralny po raz ósmy z rzędu zdecydował o podniesieniu stóp procentowych o kolejne 25 punktów. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Tym samym podstawowa stopa procentowa wyniesie 4%. Najprawdopodobniej nie będzie to ostatnia podwyżka stóp procentowych, zasugerował EBC. Inflacja się obniża, ale według projekcji zbyt długo pozostanie za wysoka. Dlatego, jak podkreślono, przyszłe decyzje Rady Prezesów mają zapewnić powrót jej do poziomu 2% w średnim okresie. W maju inflacja w Niemczech znacznie wyhamowała, poinformował Federalny Urząd Statystyczny. To kolejny miesiąc spadku tego wskaźnika w największej gospodarce Unii Europejskiej. Jeszcze w lutym odnotowano za odrą około 9% inflacji. W maju wyniosła już 6,1% i była tym samym najniższa od marca 2022 roku. Według niemieckich analityków w ubiegłym miesiącu ceny żywności rosły mniej gwałtownie niż w kwietniu, ale stopa inflacji wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Od w sprężeniu sytuacji na rynkach służy spadek cen energii. W maju wzrosły one o 2,6%, podczas gdy jeszcze w kwietniu były na poziomie 6,8%. Optymizm studzą jednak ekonomiści. Co prawda te dane zwiastują dalszy spadek inflacji, to jednak trend ten nie musi od razu oznaczać spadku cen. Ich zdaniem dopiero w połowie przyszłego roku inflacja w Niemczech powinna oscylować wokół 2%. 5 miliardów 600 milionów euro zebrano dla Syrii i regionu podczas Międzynarodowej Konferencji Darczyńców w Brukseli. Polska zadeklarowała prawie 2 miliony euro. Konferencja donatorów na rzecz Syrii pogrążonej w wojnie domowej została zorganizowana po raz siódmy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Unia zadeklarowała podczas tego wydarzenia 3 miliardy 800 milionów euro, z czego nieco ponad 2 miliardy to fundusze z europejskiego budżetu, a 1 miliard 700 milionów euro to Polska. Pieniędzy z budżetów krajowych. Od początku wybuchu wojny domowej w 2011 roku Komisja Europejska i unijne państwa przeznaczyły w sumie 30 miliardów euro dla Syrii i państw regionu, głównie tych, które przyjęły syryjskich uchodźców. Jednak zdaniem przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża potrzeby humanitarne są znacznie większe, tym bardziej, że dwunastoletnia wojna i kryzys gospodarczy zepchnęły kraj ten poniżej granicy ubóstwa. Na prawie 9 miliardów euro oszacowano straty spowodowane przez powódź we włoskim regionie Emilia-Romania w maju. Taki bilans przedstawiły w czwartek rządowi w Rzymie władze regionalne. Miesiąc po kataklizmie zaapelowały o natychmiastowe przyznanie 1,8 miliarda euro na naprawę zniszczonych dróg i brzegów rzek. Według władz regionalnych są to nadal wstępne szacunki żywiołu. W wielu miejscach trwa jeszcze usuwanie szkód, ale już rozpoczęła się też odbudowa. Straty jakie poniosły osoby prywatne przekroczyły 2 miliardy euro. A szkody w rolnictwie to ponad miliard euro w 12 tysiącach zniszczonych gospodarstw. Różnego rodzaju zniszczenia stwierdzono łącznie w ponad 70 tysiącach budynków. Do tego należy jeszcze dodać straty, jakie ponieśli właściciele zalanych samochodów.